Okej, okay, iPhone część druga. Telefon mi się zagotował, trochę go podładowałem, przestudziłem. W międzyczasie ta siódemeczka się naładowała, sprawdziłem, jest ok, w porządku, wyświetlacz w porządku działa. Także no, w tej chwili muszę głośnik jeszcze zamontować, no i składam do kupy. Tu będę musiał oczyścić te uszczerki, co jest coś, czego nienawidzę po prostu. No ale to cóż, no, taka praca. Szczelkę jeszcze odkładam i zamontuję sobie czujnik zbliżeniowy, diodę światłoczułą jakąś i czy jakąś i kamerkę przed nią. Dobra, kamerka siedzi. Sprawdzę jeszcze, czy tam jest wszystko prosto. No, wychodzi na to, że tak. Wszystko tu siadło. Siedzi. Dobra. Dobra, jest ok. Głośnik. No, niestety, w siódemkach tutaj jest pewien problem. Tym sprawdzaniem, bo trzeba całe do kupy skręcić. Tak naprawdę, czasami, żeby sprawdzić dobrze ten czujnik. Teraz głośnik do kupy. Trochę jeszcze tutaj przetę. Póki mam do niego dostęp, wygnę sobie tasiemkę w taki specyficzny sposób, żeby ona tam fajnie siadła. No dobra. Mamy wyświetlacz przygotowany. No dobra. No to teraz uszczelkę. Czyli glut. Niestety. Ja pierdziło. Ale syf. Tu klient niestety nie ma dostępu. Tu nikt z nas, każdy z nas w telefonie ma dokładnie to samo. Jeden więcej, drugi mniej, zależy ile lat ma telefon, w jakich warunkach użytkowany, czy ma odkształcenia na ramce, bo jeśli są jakieś odkształcenia na ramce, czy na korpusie, to będzie się dostawać więcej, na przykład tak jak w tym przypadku, telefon został zakurzony w środku, mimo że dobrze są iPhone uszczelnione, bo w tym wyświetlaczu jest po prostu dziura na wylot. Tutaj pod warstwą właściwie folii spod szkła, widać dziurę, no tędy się dostawałem. I te uszczelki zazwyczaj po takim czasie robią się takie girowate.
taki syf, rozpuszczają się, wszędzie się przyklejają, brudzą wszystko. No a te uszczelki mają za zadanie spowodować, że to nie będzie po prostu się ruszać, nie będzie pracować, ten wyświetlacz to raz, no i trochę coś tam zawsze uszczelni, nie? Nie jest to telefon wodoszczelny, ale coś tam da. Oczyszczam dalej. Całe biurko upierdzielone. To jest standardowo. Tak to wygląda. Ja to muszę doskrobać wszystko. No dobra. Jeszcze wzięło tutaj. Moje biurko. Przynajmniej przetrę. Jak ja tego nie lubię. Nie no, po prostu no szał dostaję. No. Jak mam tak upierdolone jak u Durczoka to biurko. Świętej pamięci. Dobra, klejam uszczelkę. Ja uszczelki niestety muszę sobie na chwilę zapiąć baterię i ono idzie chyba tak. No tak, tak idzie. Jak ma iść. Coś co też jest bardzo przyjemne wklejanie, ale już wolę wklejać niż czyścić. Uszczelkę mamy. Teraz muszę ją trochę wycisnąć. Przed chwilą robiłem ósemkę iPhone'a i tam była gorsza ta uszczelka. Ciekawe jaka tutaj będzie. O, ta jest lepsza. Tak jest. Miodzio. Piękność. Tak powinno być. Nie zawsze niestety mieliśmy dostęp do takich rarytasów. Tak powinno to wyglądać. Dzięki temu
w momencie, kiedy teraz będę wpinał wyświetlacz, skręcał to, to nie będzie mi się kleił. No i potem tylko zdejmę to w ostatniej fazie już, przed samym skręceniem. Jeszcze sobie teraz sprawdzę. Będzie tutaj, nie będę odklejał. Wszystko sobie sprawdzę i dopiero go wkleję. Dziś zacząłem trochę od innej strony. Zazwyczaj zaczynam tutaj taśmę wpinać od głośniczka. Nie no, coś mi się tutaj nie podoba. Nie podobają mi się tak, że krzywo są te uszczelki. Tu. Na tym iPhone'ie. Tak jakby nie wiem, skąd to pochodzi. Ciekawe. Czy to jest jakiś chinol, czy jakiś, nie wiem, z jakiejś innej produkcji. No ciężko jest mi tutaj powiedzieć. No. Ogólnie wygląda bardzo dobrze. Ale tylko te gąbki są takie podejrzane. Ten śrubunek mi się tak dziwnie odkręcał. Tutaj te tu śrubotolejki. Tu też się przykleiłem do uszczelki. No jest to upierdliwe. Dobra. Nieważne. To co, sprawdzamy, skręcamy. Niedoładowany, nasz pieron jasny. Chwilę go do ładowarki. Sprawdzę jeszcze tą taśmę tutaj, jak ona siedzi. Jest jabłko, czyli nie był tak bardzo rozładowany. Dobra, tą taśmę sobie tutaj poprawiłem. W ten sposób go sobie zostawię, bo tu mam kabelek. Marta nie pokazuje. Nie ma tutaj kodu, tutaj kodce tak podejrzę, jest 24 i tak dalej. Aha, kod mam podany, bo chcecie, żebym sprawdził. No dobra, nie będę tutaj pokazywał, jak go wpisuję. No i dobra, sprawdzone. Działa tak jak należy. Ja sobie tutaj wykonałem test połączenia jeszcze. Czy inicjuję, ale wszystko jest ok. Dobra. No to co? No to wystarczy jeszcze tylko uszczeleczka. Zostały nam jeszcze ostatnie dwie śruby. O kurczę, do danych mam nie pokazywać. Marta nie pokazuje. Marta. Ewelina. <śm->
Ściągam szczelkę. Żarty sobie robię oczywiście. Wiedziałem tam, że w tamtym iPhone'ie pokazałem, no niechcący. Nie chciałem się tego ani zamazywać, ani edytować, bo nie jestem youtuberem, nie znam się na tym, nie umiem tego robić, nie chcę mi się tego robić. No bo w sumie nie mam czasu nawet, żeby się takim czymś zajmować. Robię to w celu takiego bezpieczeństwa, żeby w razie czego, gdyby się ktoś chciał przyczepić, że może ukradłem komuś baterię z iPhone'a, składam sobie drugiego, to wolę nagrywać to, co robię. No. No ładnie mu się zszedł. No powiem szczerze, no kurczę, no te oryginały, no to się schodzą na fajnie, naprawdę fajnie. Te ramki, w ramkę wchodzą idealnie, uszczelka tutaj pasuje. No cóż, że telefon jest zdezelowany z zewnątrz. Założy się futerał, jest nowy wyświetlacz. No i telefon będzie jeszcze fajnie chodził, jak jest dobra bateria. No to jeszcze będzie działać i działać. No. Ja zaraz sobie tutaj jeszcze dwie śrubeczki od dołu skręcę i właściwie sprawa załatwiona. No i dobra. Kolejna ściereczka. I pa. No nie wiem, kurczę. Mam jeszcze robić jednego iPhone'a, ale nie wiem, czy dam radę. Tak mi się chce spać. Jakiś taki zmęczony jestem. Zobaczę jeszcze klientowi gniazdo. Przy okazji, jak już tutaj jestem w środku, no nie wygląda dobrze, bo nawet mogę pokazać. O, jak fajnie to na mój iPhone przybliża, nawet nie wiedziałem. Patrzcie. Czekajcie, wyłączę. Tyk. Co, pokaż kotku, co masz w środku. Kotek. No i stąd się biorą problemy z ładowaniem. Prędzej czy później, jeśli nie ma tych problemów z ładowaniem, to prędzej czy później będą problemy z ładowaniem od takiego czegoś, bo wystarczy, że tego będzie więcej, że to się zrobi wilgotne czy mokre, to no, może spowodować problem. No. Taki spideusz. Dobra, wywalę to, oczyszczę to dalej. Już klient będzie miał zrobione gratis oczywiście, no bo nie możemy tak zostawić. Jak już tu jestem. No trochę tego wychodzi, jak widać, nie? No dobra, oczyszczę teraz mechanicznie. Mniejsze zooma. Mikrofon, otworki, mikrofon. O jest. Co tu się dzieje? Troszkę to poczyszczę. Muszę aż wydrapać ten brud. No to jest w sumie normalne, bo zazwyczaj tutaj ludzie sobie nie czyszczą tego, nie są świadomi. Ale w sumie my jesteśmy od tego. Dobra, jest gotowe. Telefon zrobiony, siódemeczka gotowa.